Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Ninja Gaiden na NES-a. W tym będę musiał zmierzyć się z ostatnim rozdziałem. Niby tylko jeden stage, kiedy w poprzednich odcinkach przechodziłem więcej, ale podejrzewam, że zginął więcej razy niż w całej grze ogółem. Ale się nie boję, ponieważ 69, co ma wspólnego ta liczba z tym wszystkim? Otóż zdałem dzisiaj egzamin teoretyczny z prawa jazdy na... ...69 punktów, w teorii nobody cares. Ale... już wtedy myślałem, że mi się nie uda zdać, gdyż w sumie łatwo mnie zniechęcić, ale... zdałem, więc teraz nie cofnę się przed niczym. Przejdę tą grę, choćbym miał zginąć 200 razy. Au. Tylko teoria swoją drogą, praktyka pewnie będzie gorsza, o. Idź ptaku głupi, Angry Birds, no. Jak ktoś grał w Angry Birds i myśli, że wściekłe ptaki to są takie wściekłe ptaki, to się myli. To są wściekłe ptaki. Ha, ha, ha. 6-2. Okej. Aj. A, udało się, tylko że straciłem trochę. Au. Oj, za dużo obejrzałem. Nic to. Tak było ładnie, to oczywiście... o! No wskoczysz tu, Ju? Patrzcie, nie może wskoczyć, no. O, w końcu. Okej. Myślę, że wolałbym zdobyć to, co się kręci, bo będą tam te durne ninja, ale chyba jest tam dalej, z tego co pamiętam. Przed śmiedzią. Wow! Wow! Dlaczego są ściany, jeżeli można przez nie przelecieć? Co za... głupota? O, chcę to, a tego nie. Udało się. Nie wiem, czy zachowam na razie to. Nie wiem, czy tam są shurikeny, czy co innego. Jak miałbym go pokonać bez tego? W sensie musiałbym idealnie mu wskoczyć na platformę? Nice. O Boże! Te gargulce są jednak gorsze od ptaków. Bo skaczą tak, nie da się ich prawie trafić. A ja nie mam... Szujkę, nie mam tego bonusu i teraz... Nie oganiam tej gry, naprawdę. Mogłem zwalić bonus nad nim, ale nie mogłem zwalić... nie mogłem zabić jego. Gdzie tu logika? Okej. Au. Aha, nie topesz mnie trafił w stópkę i od razu dla Ryu to jest śmiertelne wtedy. No! 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 Przecież ten jeszcze z niego przeniknął, no! O co chodzi? Czy właśnie mi się zdaje, czy ten ninja... O mój Boże, przed chwilą nie było tu żadnego, teraz jest tu 5, logika. A no tak, stałem. Nie to perzu. Okej. Nie chce mi się nabijać punktów. Okej. No! Nie chcę tego. O, mam jeszcze na jedną ten. Zdychaj. No! Okej. Chyba shuriken się bardziej przyda. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Okej. No! No nie, wcale go nie trafiłem. No nic. Ostatnie życie. Oczywiście, że ptaki są... Jednak ptaki są najgorsze. Tak narzekę na ten gargulce, czy co to jest, ale przy ptakach to nie są niczym. Jak, Jezus, albo w nie idealnie trafisz, no... Breakdance, umc. Ponoć jest jakaś metoda, że on zniknie, o. Kolejny, no. No serio, przed chwilą zniknął, pojawił się na moich oczach, no. Jezus, gdyby nie system respawnu i te ptaki, to ta gra naprawdę nie byłaby aż tak zła. W sensie chodzi mi o trudność, bo jest dobra. Tylko ta trudność. Nic, to dalej próbować. O, idź tam sobie, dobrze. No i tak się pojawił, ha. Au. Tutaj trzeba ostrożnie, nie mogę wykonywać gwałtownych ruchów, jak jestem na tej platformie, bo znikąd się pojawi 20 tych różowych ninja gejów na jetpackach. Boże, co oni ci pali przy tworzeniu tej gry, no? Nie wiem co, ale też chcę ten towar. W sumie to by mi się przydało, więc... Okej. A tutaj był chyba shuriken. Okej. No, ani razu nie umarłem. Nieźle. Tutaj co będzie? Na pewno Murzyn Korsarz. Może przebiec na Hama? Albo nie. No przecież cię zabiłem parę sekund temu! O Boże! Zresztą skąd on wylatuje? Przecież skoro jest pode mną, to skoro go zabiję, nie powinien się już pokazywać, tak na logikę, nie? Jezus... No i znowu się pokazał, po prostu znowu. Breakdance. No zniknij, no. Jest. O! Trafił mnie, ale został mi 1 punkt życia, hurra! Ciekawe co dalej. Aha, już widzę, że wyskoczy na mnie Frankenstein i inny ptak. Huh. No nie, po prostu nie. Także jednak trzeba iść naprzód, bo nie wyrobisz. Po prostu gra cię oszuka respawnem przeciwników, jak może. Nic, to przynajmniej mam metodę na tamten durny moment z tym widmem. Czy co to jest? Gdybym miał jeszcze metody na ptaki, one są tak durne, no. Prawie tak durne jak to, że Ryu nie może skrzywdzić wroga, jeżeli jest w nim. Okej. Okej. Teraz jeszcze przetrwać na ptaku i nietoperku. Jam se nietoperek. Okej. Mogliby dać jakieś życie, no. Udało się, wow, przeszedłem tutaj z 1 punktem życia, jestem legendą. Teraz patrzcie jak niszczę wszystkich z 1 punktem życia. Nie, żenada. O! Nikotu nie ma? Dobrze. No, po prostu nie, no. Kto wyczasnął tego ptaka w tym miejscu? Jak mam jednocześnie go powstrzymać, kiedy wszystko mnie napierdala? Co? Nie. Ostateczny test czyjejś sprawności w grach, no. Chyba już lepiej tu przebiec. No, bo ptak wtedy przyleci tak, żeby go zabić. O! Tylko, że teraz mam ostatnie życie, to... Szajs. O, dotarłem i tak dalej. Czyżby? Tak! Czy to będzie 6-3? Tak! 6-3! Tak! Boże, dziełki, teraz to se mogę umierać. O, fajne rączki z oczkami. Ale spróbuję dojść jak najdalej. Może tak? Słyszałem zresztą o jakimś błędzie, że jak się chwyci drabinki za wysoko, to się ginie. Ale na razie mi się nie udało. Jeszcze oczka. Dead. No ale już, jestem przynajmniej w... Jest 6-3. 6-2 to było piekło. Mam nadzieję, że 6-3 jest jednak bardziej łaskawe dla gracza nubskiego jak ja. Tylko, że niepotrzebnie tu właziłem, bo muszę wracać i tak. Ten gościu właśnie ma spazmy. Co to ma być w ogóle? Jak mam tego uniknąć, jeżeli on ma spazmy? Jak mam pokonać 5 takich gości, łącznie z mumią rzucającą oszczami? Nie, tą mumię trzeba... Ale nie mogę jej zlikwidować po prostu, bo... O Boże! Spośród tego wszystkiego wykończył go nietoperz. No nie pozwolą mi podejść do niej, no. Ajajaj, tutaj muszę szybko doskoczyć do niego, zabić go i iść. Nie ma wyjścia. Ale muszę chyba iść tutaj, bo zdobyłbym... Kręcenie się. Szybko! Wow! Biegnący ninja jest szybszy od pocisku. Wiedzieliście o tym? Tutaj nie ma shurikenów, to mi się nawet nie opłaca. O Jezu, zdobyłem niepotrzebny bonus. Jezus, tego gościa się prawie nie da trafić, no! Nim zdążysz do niego podejść, to jesteś martwy. Nie, jego nie próbuję nawet zabić, bo widzę, że to bezcelowe. Nawalasz? Nie, będzie cię odpychał jak tylko może. O. Pewnie coś wyleci, tak? Nic nie wyleciało. Nierealne. Znowu on. No nie mogę po prostu zareagować. Chcę rzucić shuriken, ale nie mogę, bo udaje się zepchnąć. Jezus Maria, kto wymyślił takich przeciwników? To jednak nie idę tam, bo i tak mi zastąpił to. Za to przyda mi się duża ilość shurikenów. Na tych sukinsynów. Dobra, ptaki, jednak jesteście na drugim miejscu pod względem sukinsynstwa. Pierwsze miejsce mają te mumie rzucające oszczami. Aha! Nie mogę też go z shurikena zwykłego pojechać. O Boże, nie trafiłem. Ponieważ jak spróbuję ze zwykłego shurikena, to po prostu zniszczę go swoim super fajnym ciosem. Tak! O Jezus, szybki rzut shurikenem i przeskok, widzę, nie ma pata. Bo ptak sobie leci, bo wymyślili sobie ptaka akurat w tym miejscu, no. Nie no, ja myślałem, że jest może sposób, nie wiem, przeskoczyć przed nim i walnąć, ale nie ma bata po prostu też. Nie, jednak tak jest szybszy ode mnie, nie wiem, po prostu nie wiem. Ale się nie poddawać, będę grał aż starczy mi sił. Chyba niedługo. Póki starczy mi sił, a nie aż starczy mi sił. Uwaga, znów obrywam. Dobra. Jaquio, widzę, wystawił wszystko co mógł. Tak, udało się, no. Okej. O! Zwalaj ode mnie, ptaku zajechany. Już chciałem skoczyć w to prosto. O, ten wracający shuriken będzie nawet lepszy. O Jezus, czy to jest to, o czym myślę? Tak. A nie, chwila. To tamten był tam. A, jakimś cudem mi się udało, jak zatrzymałem czas, przejść nim on się zespił. Nie, błagam. No po prostu nie, znowu mnie zabił ten sam ptak, bo po prostu... Ja jebię, kto go wsadził w tym miejscu? Czemu te ptaki są tak chujowo rozłożone, to ja nie mam pojęcia, ale już widzę tam metodę w tamtym miejscu, co się bałem. O, o, znowu to samo. Idź sobie, bardzo fajnie. Aha, nie mam wystarczająco dużo shurikenów, by w niego rzucić. Tylko mu pokazuję swoją moc. Teraz ja naprawdę nie wiem, jak mam tu przejść. Nawet nie doskoczę do niego, bo we mnie nawala. Aha. Spoko. Czyli muszę jeszcze mieć tutaj shurikeny, bo inaczej kupa. No przynajmniej tutaj mam już metodę. Trzeba mieć w tej grze metody, nie masz szans bez metod wychowawczych. No, jeżeli szybko pójdę, to nie zdąży. Okej. Teraz muszę pamiętać. Ptaszek. Jak ja mam tam wejść w ogóle? Takie pytanko. Muszę wskoczyć stamtąd? Fajnie! Dziękuję bardzo za to, że go zraniłem, ale sam siebie zabiłem. Nic to, przynajmniej mam strategię w paru miejscach. To pierwsze jest łatwe, to nawet nie muszę mieć tu strategii. No, udało się nawet bez obrażeń. Jeśli chcecie grać tą grę, polecam sprawdzić sobie na YouTube. Wszystko... Nie polecam wzorować się na mnie, bo widzicie jaki ze mnie nudny. I patrzcie, jak ja mam to teraz przejść. Muszę się cofnąć. Aha, bo jeżeli Ryu otrzyma obrażenia, gdy atakuje, to też to nie zostanie zaliczone. Musi idealnie do końca rozprowadzić cios. To było żałosne z mojej strony. Głupie to, ale dobra. Twarde prawo, ale prawo. Oj, ten ptak zawsze tak przeleci ci trochę pod stopami, jakby twórcy przewidzieli wszystko, co musisz perfekcyjnie zrobić, aby przetrwać, no. Pewnie tak było. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć życia. Teraz muszę pamiętać, idę górą. Co? Co? Przeleciało sobie tak po prostu mu przez łeb i nic? Czyli muszę tu chyba tylko podskoczyć, nie mam innego wyjścia, no. Próba walnięcia z tego ognia się nie powiedzie. Musiałby podejść tak na tyle blisko, żeby mnie zrzucić. Co za głupota. No. Okej. No, z ptakiem już jest idealnie. Boże, ten Jaquio to wydał miliony, żeby zatunić tylu ludzi. W sumie nie ludzi, nie wiem czym to jest. Uwaga, uwaga! Nie. Po prostu nie. Czyli może podskoczę, co? Tak! Tylko, że teraz pewnie umrę, no ale przynajmniej będę wiedział, co tu jest. Życie jest nowelą, raz przyjazną. Co? Przecież to żenada, patrzcie co tu się odgrywa. Nie! Dead, ale przynajmniej wiem co tu się stanie, muszę szybko iść do przodu albo umrę. Ach, jeszcze mi się pomyliły kierunki. Może jednak to jest gorsze od 6 czy nie wiem, no i jeszcze nie wziął mi tego, okej. Przynajmniej będzie tam życie, to jest najważniejsze. Obstawiam, że to już jest taki ostatni korytarz. Albo mi się zdaje, albo przechodzi ten miecz przez niego. No nie wiem po prostu o co tej grze chodzi już. O Jezus, to było blisko. No, hopsa. I on teraz zniknie, no. Wszystko sobie zapamiętać. Cholera jasna. W sumie nie wiem po co mi są te niebieskie, no. Tylko punkty mi to da? Ha, nie powinienem mieć teraz tego zawracającego, a wymieniłem go. Ha. Ha, 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 ha. Głuptasek. tak jak ja. Przecież to niemożliwe do przejścia jest w ogóle. Jak ja mam przejść, jeżeli wszystko mnie nawala? Co w ogóle ma być? Tam w ogóle da się uniknąć, jeżeli od razu spada na mnie 20 takich? No patrzcie, no po prostu znikąd spadają. Ktoś umie je naliczyć, bo ja nie potrafię. Nie, no! Nie miałem takiego zamiaru, no! No Jezus, myślałem, że wskoczy na górę i od razu będzie się dało, ale Ryu Hayabusa nie potrafi, no! Biegnij, Ryu, bo od tego zależy twoje ninjowskie życie, no. No. No po prostu nie. Po prostu nie. Nie wiem, jak mam tu przejść, na serio. What? O Boże! Tamten moment jest chyba najbardziej chujowym momentem całej grze. Sypniemy tych 20 przeciwników, co spadają, i masz jednocześnie jeszcze przejść przez tamten moment. Przecież to śmieszne już się staje. Kurwa, ja myślałem, że to w serio sam jest wyżynanka, ale się myliłem. Nie! Okej. No tutaj zyłem. Nie wiem jak, ale zyłem. Wolę jednak to. Ten płomień był wcześniej przydatny, ale teraz już tak nie widzę w nim szerszego zastosowania. Okej. O, udało się, super, no. Teraz czas na najbardziej zyty moment. O Jezus, tutaj gdzieś jest ten, zatrzymanie czasu? Więc muszę to zdobyć, ale gdzie? Którymś z tych. Tu? No! Okej. Ju, należy ci się pochwała za to, że dotarłeś tak daleko. Gdzie jesteś? Pokaż się! Ale nawet ty nie jesteś w stanie pokonać zamaskowanego diabła. Nikt nie może się ze mną mierzyć. Nawet twój ojciec. Co? Twój ojciec nie został zabity. Został przeistoczony z zamaskowanego diabła. No i tutaj mamy pokazany prolog, w którym Ryu myślał, że zginął. Nie! To będzie zabawne oglądać, jak ojciec i syn walczą aż do śmierci. Obudź się, ojcze! Na śmierci życie, no. To nie ma celu. Myśli tylko o zabiciu cię. Więc to moje przeznaczenie, o którym Mart mówił. No, Mart mówił prawdę. Co powinienem zrobić? Muszę myśleć rozsądnie. Oczy ojca Wygląda na to, że jest kontrolowany jak lalka. Jeśli przełamię kontrolę... Ale co go kontroluje? To! No dobra, teraz chcę tutaj zapisać. No. Tak. Ponieważ, jeżeli zginiemy na tej walce, gra nas przeniesie do rozdziału 6.1. Tak, 6.1, nie 6.3, chociaż 6.1. I musimy całą walkę od nowa, nieważne czy zginiemy teraz, czy potem. Okej. Czyli to strzela tylko tam, gdzie jest ten jego ojciec, więc... Więc teraz mogę nawalać. Au. No ta walka nie jest trudna, bo łatwo można oszukać tego ojca skacząc po ścianie. Au. A to oko strzela tylko tam, gdzie jest jego ojciec, więc można nawalać z drugiej strony. Au. Okej, chyba teraz mi się uda go zabić. I spoileruję, ale chyba wiadomo, że nie jest to ostatnia walka, w sensie, że coś się jeszcze stanie. No! Pierwsza faza pokonana. Ojcze! O, ma to samo co jego syn. Gdzie ja jestem? Ryu. Czy to ty jesteś Ryu? Tak, ojcze. Aaaa! Obudził się. To się ma to samo jak jego ojciec z kropkami. Jaquio! Obydwaj umrzecie! Uważaj! Ach! Ojcze! Ju... Musisz... ich dostać dla mnie. Ojcze! Twój dzień nadszedł, Jaquio! Uuu, jaki badasowy Ju. No dobra, teraz czas na tą trudniejszą walkę, którą również nie omieszkam zapisać. Au. Najlepiej byłoby od ściany się odbić. Tylko że on mi na to nie pozwala. Au. Wow, to te kule już nawet latają za mną, nieźle. No i patrzcie, co się teraz stanie. Nie, po prostu niedorzeczność, no. A Jaquio się zastanawia, Ryu? Gdzie on jest? Aj, nie trafiłem. Chyba najlepiej po prostu stać przy tej ścianie, a jednak nie. Trzeba jeszcze idealnie trafić w jego ryj. Albo mi się zdaje, albo gra mi nie zaliczyła już około 3 trafień. Teraz mi dopiero zajęczyła, super. Gdyby chociaż było wiadomo, jak on mniej więcej strzeli, ale on raz strzela tak, że nawet nie trzeba uników robić. A, mogę je niszczyć chociaż. Fajnie tak sobie wisieć. O, chyba tak najlepiej. Ta walka jest masakrycznie trudna. Trzeba jeszcze idealnie... Nawet jak wiemy, że on, że to trafi idealnie... Ten, między nami trzeba idealnie wejść w ten środek. Pamiętać muszę F8 czytanie. F5 zapisanie. No Jezus. Okej. Albo nie, zrobię tak, żeby było więcej lepiej. Aha. Jezus, te pociski są tak zyte. Aha, stanąłem sobie źle, super. No! Już tak sobie myślę, że się uda, nie. O, teraz na przykład myślałem, że przeleci między nim. Nie, nie przeleciało między nim, przeleciało tak, że nie dało się tak normalnie uniknąć. No! Okej. O, teraz poszło super. Zobaczę, czy mi się zdoła uniknąć. Tak, tak. No! Wiem, że to trochę nieuczciwe metody, ale cóż poradzić, ta walka jest po prostu dla mnie masakryczna. Wiem, że jest w sumie łatwa, ale dla mnie nie. Ja po prostu jestem nubkiem, widzę. Aha, no tak, obucie Niu nie tam, gdzie trzeba. Aha, poleciały zupełnie gdzie indziej. Au. Double au. Okej, mamy wyrównane życie. Wow, to było fajne. Chociaż można jeszcze po tych kolumnach skakać. Jakby on tak tylko strzelał, że trafi między gracza, to byłoby fajnie, ale... On tak nie robi, on czasem tak robi, a czasem... Robi zupełnie co innego i to jest zyte. Jeszcze gra uznaje często, że nie trafiłeś, a teraz już mogę w ogóle wczytać. Teraz też. Teraz poszło fajnie. Zapisuję jak jakaś ciota, ale cóż poradzić. Wnerwił mnie już tą walką. O Jezu, nie mogę też stanąć tutaj. Nie trafiłem go? O, ja naiwny myślałem, że on trafi mnie, jak będę wisiał. Nie, ja naprawdę podziwiam tych, co umieją przejść tą walkę bez otrzymania obrażeń. Dla mnie to jest coś jak z Brightmanem w Mega Manie 4. Niby wszystko wiesz, ale... Ah. Okej. A, trafił mnie. Znowu mnie trafił. Znowu. Dobra, jestem bliski zabicia tego chuja. On też jest bliski zabicia mnie. Aha, oczywiście, no. No, akurat na niego wpadłem, no. Aha, nie trafiłem, wcale przez niego nie... Wow, on ma pentagram na sobie. Cóż za... satanista. Nie, ja seł po prostu, ale cóż poradzić, nie cierpię tej walki. No patrzcie, po prostu teraz nie mogę nic zrobić absolutnie. I nie tylko ja tej walki nie lubię. Angry Video Game Nerd też przy niej masowo był. Tak! Ha, 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 chuj ci w dupę. Ju! Dzięki Bogu jesteś bezpieczna. Błąd tutaj, you save, jakby twoja bezpieczna. Chodźmy, ojcze. Wydostajmy się z tej świątyni. Ju, czekaj. Nim to zrobimy, posągi demona. Musimy wyrzucić je ze świątyni. Kiedy mamy czas, nim czarny księżyc zaświeci. Ju, co to? Przepraszam za to małe ucięcie, ale... dzwonek. Czy to zaćmienie księżyca? To musi być to. To, co czarny księżyc oznacza. Och nie! Posąg demona! W sensie... dom pusty, ale... telefon dzwonił i musiałem odebrać. O nie! Ostateczna forma, czyli obcy. Nic, to czas zapisać. Nie chcę od nowa powtarzać tamtej walki. Okej. Która jest, widzę, trudna. O mój Boże. Dużo zadaje. Za dużo. No tego chyba się nie dało uniknąć. Tak mi się zdaje. Tego już się dało, okej. Ach, wystarczy stać. Przynajmniej powtarza swoje ataki, a nie jakieś nowe. Au. Chociaż i tak są trudne. W sensie nie są może takie trudne do uniknięcia, jala mnie. Chodzi o to, że strasznie dużo zadają. Ale można tak mniej więcej wychwycić, jak one polecą. Aj! Już tam nawet nie zapisuję, próbuję. Ale trudne. W sensie ta walka i tak już nie pobije drugiej fazy z Jaquio. W sensie pierwszej fazy z Jaquio, bo ogólnie pierwsza walka była z ojcem Ryu. Aha. Nie no, naprawdę podziwiam każdego, kto przeszedł to bez zapisów. Może się nazywać prawdziwym ninja, no. Jest! Tak, tak, tak! Ukończyłem to cholerstwo. 200 zapisów, ale się udało. Obudź się, ojcze. Obudź. Fajna muzyka. Ju. Dłużej nie pociągnę. Ta świątynia za chwilę się zawali. Ta muzyczka jest chyba remiksem jakiejś muzyczki z Szekspira, nie wiem. Wejdź tą kobietę i uciekaj. Co ty mówisz, ojcze? Nie mogę cię tutaj porzucić. Ryu, jesteś teraz mężczyzną. Moje przeznaczenie jest związane z tym posągiem demona. No wiadomo, że jest mężczyzną, jak pokonał tyle ptaków. Ryu, powodzenia. Ojcze! 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 No tak, uratował ojca tylko po to, żeby ten się dał zabić. Ale uratował mu życie, nie? Fajnie się osuwa część zamku. Chociaż sam zamek się nie... widzę, że nie wybucha, tylko stoi na miejscu. Terrorist win. Terrorist win. Czyli Jaquio... Właśnie czemu ten zamek wybucha? Nie wiem. Och, romantycznie stoją na skale i za chwilę przyleci orzeł, zwali ich i... będzie game over. Ryu. Tu morska jaskółka. Tu Foster. Zlokalizowaliśmy eksplozję z satelit. Wykryliśmy eksplozję z satelit. Dobra robota. Teraz zabij Ryu Hayabusę. Co? Zabić Ryu? Zgadza się, wtedy weź, ukradnij te posągi demona. Mistował twój plan od początku. Dopadnę cię za to, Foster. Ryu, ty... Mam dwa rodzaje zapłaty. Pierwszą właściwie otrzymałem. Drugą... jesteś ty, Foster. Ryu, czekaj! Ryu... Co to za zapłata, którą już otrzymałeś? Stoi obok mnie. Czyli ona jest walutą? Nice. Och, jakie to romantyczne. Buzi, buzi. No, nie znam twojego imienia. No, normalnie podywasz. Najpierw całuje, a potem pytasz się o imię. Irene. Irene Liu. No co za kurwa. Still better love story than Twilight. Where Irene? No cóż Irene, spójrz. Słońce zachodzi. Ciemność nareszcie się skończyła. No ja nie mogę. Kasenowa normalnie. Macie metodę na podyw. Dajecie buziaka babi, a potem pytacie się jak ma na imię. Nie zdziwcie się, jeśli dostaniecie plaskacza w ryj. I najlepsza muzyczka z całego Ninja Gaiden. Wiedzieli co wybrać do listy twórców. Cóż, to było właśnie Ninja Gaiden. Niesamowicie trudna gra. Ale bardzo satysfakcjonująca, szczególnie jeśli zdołacie pokonać ostatnie dwie fazy tego bossa. Bez zapisów. Tutaj nam się przewijają poszczególne cutscenki, które wcześniej widzieliśmy, więc ich nie będę tłumaczył. W każdym bądź razie bawiłem się dobrze. Było naprawdę ciężko, ale zdołałem to przejść. I czuję się zadowolony, nawet pomimo tego, że używałem tych zapisów. Nie chciało mi się powtarzać od 6.1, tylko po to, by znów zginąć na bossie. Polecam wam ogólnie. Nawet jeśli nie chcecie doświadczyć bólu, zawsze możecie posłać muzyczki soundtracka z Ninja Gaiden, gdyż jest naprawdę dobry. Tutaj mamy jeszcze naszego Malfa. Cóż, jest jeszcze druga i trzecia część Ninja Gaiden na NES-a. Są może nawet trudniejsze, przynajmniej trzecia, z tego co wiem. Myślę, że też w nie zagram, może nawet je nagram. Koniec! Dzięki ci za zagranie. Dzięki ci za cierpienie. I widzimy się na... next. And see you next, Tecmo. Powinno być chyba Timo z Lola, bo po prostu... masochiści, sadyści, no po prostu nie wiem jak ich nazwać. Aby byli szczęśliwi, po prostu garz musi cierpieć. Nie wierzę w nich. Chyba powinno być raczej and see you next game. W sensie przy następnej grze, a tak see you next przy następnym czym, no. Przy następnym cierpieniu, agonii, grze, nie wiem. W każdym bądź razie wzorem wszystkich jest NES-a, no tam w większości. Po napisach końcowych i ogólnie zakończeniu nic się nie dzieje, gra się nie cofnie na początek. No ale jest to wszystko. Chcecie poznać ból? Zagrajcie w to. Chyba że jesteście Koreańczykami, to przejdziecie to z palcem w dupie. To wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.